Witam Cię bardzo serdecznie, Barbara Gruszka z tej strony. Tym razem troszeczkę informacji na temat tego, gdzie możesz spędzać czas, tak naprawdę nie wydając ani złotówki, natomiast możesz mieć fantastyczną kondycję fizyczną i pięknie wymodelować sobie ciało. Ok, w takim razie zaczynamy naszą podróż. Jesteśmy w Fit Parku w Wieruszowie. Jest godzina w zasadzie 13, więc jak widać świeci pustkami. Natomiast od godziny 16 w zasadzie jest tutaj problem, aby się dostać na jakiekolwiek urządzenie. Ok, w takim razie zapraszam na małą wycieczkę. Ok, to jest pierwsze urządzenie. Jest to urządzenie, które... Jest to tak zwany wyciąg górny, który, jak widzimy, wypracowuje poszczególne partie ciała. Drugie urządzenie to tak zwane krzesło. Proszę bardzo, tym razem wypracowujemy kolejne partie swego ciała. Ok, wędrując sobie dalej, widzimy, że w tle jest plac zabaw, aby dzieci mogły świetnie się bawić. Ok, teraz mamy Orbitreka. Orbitrek jest to urządzenie zbliżone do biegania. Tutaj wypracowujemy sobie kolejne mięśnie naszego ciała. Kolejna kategoria i kolejne urządzenie to tak zwany biegacz. Proszę bardzo. Mięśnie, które za pomocą biegacza sobie wypracowujemy, to ten. Ok. Kolejne urządzenia, już do nich idę, aby Wam je pokazać. To jest wioślarz. Wioślarz wypracowuje nam kolejne partie mięśni. Proszę bardzo. Później mamy prasa nożna. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. I dzięki temu wypracowujemy kolejne partie naszego ciała, naszych mięśni. Ok, kolejna grupa, no może nie będę przechylać, to jest tak zwany surfer. Surfer, w zasadzie bujamy się na nim na prawo i na lewo i wypracowujemy sobie właśnie tutaj brzuszek, uda. Świetna sprawa. Kolejna kategoria to tak zwany twister. Proszę bardzo. Twister pięknie nam tłów modeluje. Polecam, bo naprawdę fantastyczna sprawa. Prawie wcale się nie odczuwa, że się ćwiczy, a jednak rezultaty wyśmienite. Jak widzimy, miasto Wieruszów zadbało również o inne atrakcje dla dzieci. Proszę bardzo. Dzieje się niesamowite szaleństwo, więc dzieci przychodzą sobie tutaj ćwiczyć. A dorośli zatrzymują się właśnie tutaj. Teraz mamy podciąg nóg, tak? Takie niby proste urządzenie, ale zobaczcie, jak działa na nasz organizm. Kolejna kategoria to jest tak zwana drabinka, tak? Drabinka, proszę bardzo. Wypracowane mięśnie ciała. To ta grupa. No i to, co mamy później, to prostowanie pleców. Proszę bardzo. Działa w ten sposób i na tłów. I kolejna grupa. To tak zwana ławeczka. Okay. I ławeczka konkretnie pracuje nad naszym brzuchem. Ok, więc jeśli szukasz wymówek, że nie stać cię na siłownię, to
zasadzie tak naprawdę oszukujesz sam siebie, ponieważ wszystko najczęściej jest w zasięgu ręki. Wystarczy to tylko dostrzec. A co potrafią dzieci? No cóż, w takim razie w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń, żadnego lęku przed upadkiem. Po prostu szaleją. Może pora, abyśmy i my, dorośli, zamienili się wreszcie w te dzieci, którymi byliśmy kilkanaście lat temu. Do zobaczenia na szczycie.